No pamiętuję Państwu, 20.00 zaczynamy. Drodzy Państwo, pojawiają się różne koncepcje rozliczenia PIS. Ja ostatnio apelowałem też do Pana Premiera Donalda Tuska, by te rozliczenia faktycznie ruszyły, bo to, co się działo, dzieje, jest jeszcze za mało. No, dzisiejsze oświadczenia prokuratury o tym, że Wystawia list, gończy za Michałem Kuczmierowskim, już podano jego pełne nazwisko. No, oczywiście jest bardzo chwalebne, i tak należy działać. Szkoda tylko, że rąk do pracy w prokuraturze brakuje, a te ręce, które są do wykorzystania, to są zawieszone. Ja wiem, że nawiązuję znowu do pani prokurator Baty Bożemskiej, ale jej historia mnie bardzo poruszyła, państwa również, z tego co czytałem w komentarzach, i jakoś bardzo mnie dziwi, że. Ziobrowi prokuratorzy dalej pracują w prokuraturach na wysokich stanowiskach, pobierają po kilkanaście tysięcy złotych apanarzy, a niewinna prokurator, która walczyła z bezprawiem i łamaniem praworządności, dalej jest zawieszona, bo się Panu ministrowi niezbyt chce jej odpisać i pochylić nad zagadnieniem. A myślę, że pani Bożansko już dawno powinna być w prokuraturze okręgowej. I robić porządki. Prawda? I tutaj, mieli Państwo, wpis, który popełnia Roman Giertych, nawiązuje do jego wpisu, do jego osoby dosyć często. Przede wszystkim dlatego, i w zasadzie tylko dlatego, że jest jednak przewodniczącym zespołu do spraw rozliczeń. Parlamentarnego zespołu, kilkudziesięciu posłów, Koalicji 15 października pod przywództwem właśnie posła Mecenasa Giertycha, który jest znanym adwokatem, prowadzi warszawską kancelarię, a jest posłem społecznym, czyli nie pobiera wynagrodzenia. I w zasadzie ci posłowie zawodowi, którzy krytykują jego pracę poselską, powinni się przymknąć, jeżeli nie zrezygnują wcześniej ze swoich apanaży poselskich, żeby go krytykować, bo on ze pieniędzy nie bierze. To jest ten, można powiedzieć, jego przewaga, że działa prospołecznie, pro bono, pro publico bono, dla dobra społecznego i naprawdę bez znaczenia, jakie, jaki światopogląd reprezentuje pan poseł mecenas Giertych, czy bardziej prawy, czy bardziej lewy, czy mniej lub bardziej katolicki, jest posłem, który działa. Na rzecz dobra publicznego. I to się w zasadzie liczy. I proszę Państwa, pan Roman Giertych zamieścił taki wpis. Pozwólcie, że wejdę w lekką polemikę z jego wpisem, czy też się zgodzę. Posłuchajcie Państwo. Istotą sporu, który obecnie rozgrywa się w Polsce, ale i w koalicji rządowej, jest kwestia, jak podejść do rządów PiS. I nie jest to bynajmniej zagadnienie, jak szybko ścigać pisowskich złodziei, tylko czy zaakceptować te zmiany prawa przeprowadzone przez pis, które de facto zmieniały konstytucję, czy też ich nie zaakceptować. W ramach ludzi, którzy wspierali wcześniej opozycję, a dzisiaj koalicja jest bardzo powszechna, szczególnie w środowiskach warszawskich, idea, żeby stopniowo odwracać zmiany prawa, które w sposób oczywisty sprzecznie z konstytucją wprowadził. PiS. I tutaj, mili Państwo, pojawiły się takie głosy, że przecież PiS Konstytucji nie zmienił. Więc ja może wyjaśnię tym, którzy popełniają takie komentarze, że, tu cytat, zmiany prawa przeprowadzone przez PiS, które de facto zmieniały Konstytucję. Oznacza to, że nie zmieniły Konstytucji treściowo, a de facto ją zmieniły. Czyli łamały konstytucję, wprowadzając zmiany, które jakby wskazywały na zmiany w tej konstytucji, choć takowe formalnie nie zaszły, ale równie formalnie wprowadzały nowe standardy, i to się właśnie nazywa, drodzy państwo, łamaniem konstytucji czyli zmienianiem jej na siłę, gwałceniem konstytucji, zmuszaniem do. Łamania prawa, bo to się mniej więcej do tego sprowadza, prokuratorzy łamali prawo e, osoby, które były w rządzie, łamały prawo konstytucję, gwałciły ją brutalnie, choć każdy gwałt jest brutalny i w ogóle pojęcie brutalnego gwałtu e, jest można powiedzieć absurdem, bo e, nie ma niebrutalnego gwałtu, ale przyjęto, e, aby podkreślić moc e, tego obrzydliwego zdarzenia. E, dalej e, Giertek pisze tak. Pan tych, przepraszam. Chodzi im o takie działanie, które w ramach porządku prawnego ustanowionego przez PiS w sposób sprzeczny z konstytucją znajdzie możliwość działania, które nie łamiąc tego prawa przejdzie do realizacji celów obecnej koalicji. Istotą argumentów za tym rozwiązaniem jest słuszna zasadniczo koncepcja, że ustawy muszą być przestrzegane, gdyż istnieje domniemanie ich konstytucyjności, dopóki niekonstytucyjność nie zostanie stwierdzona przez sądy lub Trybunał Konstytucyjny, lub dopóki nie zostanie zmieniona ustawa, ustawa to należy każdej ustawy przestrzegać. E, czyli to jest to, co robi w tej chwili środowisko Adama Bodnara. E, trochę mówi do pustych krzeseł, e, czyli trzyma się przepisów, które wprowadził PiS, bo twierdzi, że nie ma innego wyjścia. Ale to jest tylko pozór, mieli Państwo, dlatego że Przepisy, które wprowadził PiS, jeżeli już pan Bodnar i jego środowisko warszawskie chce tak działać, to niech trzyma się tych w takim razie przepisów i je stosuje. Przypominam, że jako prokurator generalny, pan Bodnar może mieć decyzję każdego ziobrowego prokuratora. I nie tylko, każdego. A zatem, jeżeli taka metoda, została przyjęta przez warszawskie środowisko e, polityczno-towarzysko-medialne pana ministra prokuratora generalnego, to niech się w takim razie weźmie e, za tych prokuratorów czy e, neosędziów na podstawie przepisów, które PiS uchwali. No chyba, że działa wybiórczo. No, ale nie można być e, troszkę w ciąży. Albo coś jest zgodne z prawem, albo nie. Dalej Giertych pisze, tak pan Giertych, prze, 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 pan wybaczy, drogi mecenasie. Konsekwencją takiego poglądu jest akceptowanie istnienia neokarens, akceptowanie statusu neosędziów, brak rozliczenia prokuratorów Ziobry, akceptowanie wybryków prawnych Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego czy kulinarnego. Ci, którzy się opowiadają za tą koncepcją, liczą na zwycięstwo w wyborach prezydenckich i na zmiany ustawowe przywracające ład konstytucyjny. Wielką przewagę tego poglądu jest przeświadczenie o legalizmie podejmowanych działań i minimalizowanie zarzutów niekonstytucyjności zmian. Mimo to uważam, że ten pogląd jest błędny. Po pierwsze, dlatego, że akceptacja sytuacji, w której PiS w drodze ustaw zwykłych zmienił konstytucję de facto, a my chcemy tę konstytucję przywrócić w drodze odwrócenia tych zmian. Również zwykłymi ustawami powoduje, że de facto akceptujemy, już konstytucji nie mamy. Ja tu przypomnę, drodzy Państwo, premiera Donalda Tuska, który powiedział, że należy przywrócić stan legalny sprzed listopada 2015 roku. Tylko tyle i aż tyle. Bo cóż stoi na przeszkodzie, by uznać to bezprawie za bezprawie i cofnąć się do 2015 roku. No, na litość boską to jest nasz kraj, my w tym kraju rządzimy i to my zmieniamy prawo wedle tego, jak uważamy. My, naród, Polacy, suweren, jako najwyższa władza. No, nie może być tak, że paru politykierów czy doktrynistów prawa zacznie nie wiem, drapać się po głowach i próbować ustawiać nam życie wedle wiem, swoich tez, pomysłów, hipotez, domniemań. Faktycznych czy podornych. No, tak być po prostu nie może. Stan legalny, czyli 8 lat bezprawia, kasujemy i przywracamy ten stan legalny. Dalej pan Giertych pisze: Tak, skoro ustawami o Trybunale Konstytucyjnym. I ustawami o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach można zmienić system konstytucyjny w ten sposób, że w Sądzie Najwyższym i Sądach Powszechnych zasiadają osoby, które nie uzyskały koniecznego dla bycia sędziami wniosku Krajowej Rady Sądownictwa. To oznacza, iż ten KRS Krajowej Rady Sądownictwa nie chroni społeczeństwa przed upolitycznieniem sądów. Akceptacja bezprawia. Równa się akceptacji złamania podstawowego fundamentu państwa prawa, czyli niezależnych sądów. Pozbawiamy tym samym obywateli tej najważniejszej gwarancji wolności, własności i praw. Po drugie, akceptacja dokonanych bez przewidzianej prawem konstytucyjnej w większości zmian konstytucji przez PiS bez konsekwencji dla zamachowców oznacza, że kolejni zrobią dokładnie to samo. I tu jeszcze raz, drodzy Państwo, musimy żądać od polityków, Przywrócenia stanu legalnego sprzed listopada 2015 roku, kiedy PiS dorwał się do samodzielnej władzy, przypominam, dzięki wolcie Adriana Zandberga z partii Razem, który wyłamał się z lewicy ówczesnej, to nie dostała się do Sejmu. Półtora miliona głosów zostało zmarnowanych. Sam Zandberg też się do Sejmu nie dostał, albo bardzo szczęśliwy, bo PiS dzięki temu zdobył władzę absolutną. I wszyscy o tym jakby zapomnieli, o tym nie mówią, a to właśnie Adrian Zandberg i jego razemki, ta kawiorowa lewica, pseudo-lewica, warszawska towarzyska banieczka, która dla swoich partykularnych interesów przyłożyła rękę do demontażu demokracji w Polsce. Dzisiaj przedstawiciele próbują coś perorować o PCK, jak tam CPK, czy jakichś innych bzdurach, Paulina Matysiak między innymi. Drodzy Państwo, kupa śmiechu, tylko że jakoś tam nie jest do śmiechu. I konstatuje pan Giertych tak, a ponieważ już nie wróci, to nie mają się czego bać. Zresztą zwycięstwo w wyborach prezydenckich w dużej mierze zależy od tego, czy będziemy w stanie ludzi przekonać, że rozliczenie również w tej ustrojowej części... Robimy na poważnie i niech nikt nie myśli, że wybory prezydenckie już są rozstrzygnięte i kandydat koalicji 15 października na pewno wygra. Wygramy te wybory, jak pokażemy ludziom sprawczość, bo tego od nas najbardziej potrzebują wyborcy. Dlatego uważam, że rozliczenie konstytucyjne PIS powinno się rozpocząć od zaprzestania i to jest ciekawe płacenia pensji neosędziom z Neokares, neosędziom Sądu Najwyższego. I wszystkich odpowiedzialnych namawiam do zrobienia tego pierwszego kroku. Tu się podpisał Roman Giertych. Proszę Państwa, biorąc to na przysłowiową logikę, no to jeżeli ktoś bądź coś jest niekon niekonstytucyjny, niezgodny z prawem, e wadliwe prawnie, to nie może istnieć. A jeżeli istnieje, to nie ma go w obrocie prawnym czyli Neosędziowie nie są sędziami. NeokRS nie jest Krajową Radą Sądownictwa, a Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłęcki, czy też Trybunał Kulinarny, nie jest takowym trybunałem jest trybunałem uzurpacyjnym. A zatem, już wielokrotnie, że o tym mówiłem, dlaczego państwo wypłaca im pieniądze? To pytanie do ministra Bodnara i do ministra finansów: dlaczego skarb państwa wypłaca tym ludziom a panarze, proszę Państwa, i to nie małe, bo po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. No to policzcie sobie państwo w skali całego kraju, ile to jest dziesiąt milionów złotych miesięcznie wydatkowanych na tę bezprawną bandę uzurpatorów naszych pieniędzy. Trudno się dziwić panu Giertychowi i jego zespołowi że żądają rozpoczęcia rozliczeń przez poszczególne resorty. Tutaj głównym resortem do spraw rozliczeń jest wymiar sprawiedliwości, To jak Państwo wiecie, działa na pół gwizdka. Takie, jak ja to mówię, ciepłe kluseczki popijane ciepłym piwkiem. To paprotki, to spotkanka, a to milutko, a to to. A tam porozmawiamy, uśmiechamy się, jest swojsko, miło, ciepła woda w kranie, a dalej jest burdel. I to coraz większe, bo musimy wiedzieć, że jak postępują zmiany legislacyjne, też zmiany społeczne, pojawiają się kolejne afery, ujawniane krok po kroku przez audyty w spółkach Skarbu Państwa i ministerstwach to razem z tym powinna też postępować skala tych rozliczeń i działania prokuratury, a szczególnie w wymiaru sprawiedliwości również i sądów. A sprawa Romanowskiego od 34 dni jest nierozstrzygnięta, choć powinna zostać rozstrzygnięta w trybie niezłocznym, bo tego wymaga dobro wymiaru sprawiedliwości i też istotny interes społeczny, co robi X Wydział Odwoławczy Wykonawczy odwoławczy Sądu Okręgowego w Warszawie, no sędzia Dziwański się urlopuje do 23 września. Teraz pytanie, czy ten neosędzia powinien być dalej neosędzią, czy też powinien przestać być neosędzią, tak jak wszyscy ci neosędziowie, powinien zostać zdegradowani bądź wycofani z tych stanowisk. To nie wystarczy kogoś odsunąć od orzekania, żeby przestał być sędzią, bo dalej jest sędzią i bierze nasze pieniądze. To jest pewien bat, który powinien zostać użyty, bo gdy oni by doszli do władzy, to zapewniam Was, że i Giertych, i wielu innych po prostu powsadzaliby do więzienia. Was też. Po prostu. I nikt by się nie ujął. I tak by było, gdybyśmy nie wygrali 15 października, gdybyśmy ich nie pokonali. To kolejnym krokiem byłoby wsadzanie ludzi do aresztów bez wyroku i trzymanie ich miesiącami w celach. Powypuszczaliby przestępców, by zrobić dla nas miejsce. Tak by zrobili, nie patyczkowaliby się. I myślę, że pan Bodnar by też dołączył do któregoś z aresztów, gdzie by się znalazł. I kto wie, jeżeli dalej będzie tak działać, jak działa, to gdy oni wrócą, to go wsadzą. Dla zasady. Choć on na żadnej większej krzywdy im nie zrobił, o jej tu w ogóle o krzywdzie można mówić. Bo raczej chodzi o sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość. Dobrego wieczoru. Widzimy się o 10.00. Geopolitycznie. Zapraszam.